Ja sobie zrobię cukru. Dobrze, chcesz ode mnie, to też mogę ci dać. A to, to mi daj. Daj mi śmieć. Dobra, już, ale to dwa dam. Będę miał słodko. O, dobra, dziękuję. Ja myślałem, że taki miłośnik sportu to na cukrze tak nie jedzie. Jadę. Lubię słodko. Ja nie wiem, jak będzie w trakcie rozmowy dzisiaj, czy będzie słodko, czy będzie jak, ale postaramy się, żeby było po ludzku. Ja jestem otwarty. Ale ten rodzaj otwartości wynika no właśnie z tego, z dorosłości, z tego, że człowiek trochę przerobił w swoim życiu. Nie mam żadnych jakichś, tak. Nie mam już takich problemów jakichś, że o nie, to proszę nie, pytać każdy może. No. Wiele wskazuje, że dziś będziemy rozmawiać o wszystkim, bo ten rodzaj otwartości zaproponował mój gość, Karol Strasburger. Kłaniam się, witam serdecznie, tak? Otwarcie będziemy na pewno rozmawiać, to prawda. Ten projekt nazywa się Akademia Dolce Vita i o dobrym życiu porozmawiamy na wielu płaszczyznach, i tej zawodowej, i tej najważniejszej, ludzkiej, tej wynikającej z relacji z najbliższymi. Spotkaliśmy się tutaj, żeby tych dwóch facetów dojrzałych miało okazję porozmawiać o życiu i o tym wszystkim, co w nim jest tak naprawdę istotne. A śmiem twierdzić, że jesteś skarbnicą wiedzy w tym zakresie, bo z niejednego pieca jadłeś chleb, różne sytuacje życiowe ci się zdarzały i wszystkie męskie momenty w życiu przerabiasz na przestrzeni lat niesamowicie. Ale jeśli pozwolisz, to zaczniemy od miejsca, w którym jesteśmy, bo Spatif to jedna z tych aren, tych scen, gdzie chyba pierwsze swoje brawa w życiu zebrałeś wiele lat temu. Sprawdzałem, że gdzieś w okolicach lat 70. No, 70. chyba to był drugi rok. Byłem w Teatrze Dramatycznym. Tak się tu rozglądam, w którym miejscu. Na pewno tymi drzwiami sobie wszedłem z tej strony i tu siedział Cholubek, to na pewno, Gołas, Szczepkowski. Nie wiem, czy Bardini, chyba Bardini też, Aleksander. No, cała czołówka artystów naprawdę takich niesamowitych, naszych profesorów, idoli. Ja wszedłem po wykonie, jak to się ładnie mówi, cyrkowym. Robiliśmy program Artyści Dzieciom. Ja sobie wymyśliłem, że zrobię numer na trapezie, czyli na palocie, bo to taka fachowa nazwa. I kiedyś, będąc w szkole jeszcze licealnej, jak się zastanawiałem, co może w życiu mnie spotkać i czym bym się chciał zająć, to tak sobie chlapnąłem, że może ja bym chciał być taki Bud Lancaster, taki aktor, co tak gra, jak on, tak wygląda, jest taki przystojny. No i właśnie wymyśliłem, że ten cyrk, że może ten trapez, jak on tak robił, to ja bym spróbował. Ja byłem po gimnastyce przyrządowej, więc to mi dawało takie możliwości, bo tak bez tego to się nie zrobi. No zacząłeś jako 7-latek, bo podobno wtedy rodzice kupili ci pierwsze kółka do ćwiczenia, no tak, drążki. I wszedłem tutaj tymi drzwiami po tym wieczornym spektaklu, który niewątpliwie zakończył się moim sukcesem, bo nie spadłem, zrobiłem to, co chciałem, a było to naprawdę trudne. No i wchodząc tu, jako ten młody, nieopierzony artysta, patrzę, a Cholubek, Bardini, wszyscy do mnie, no brawo Karol, brawo, brawo. Myślę sobie, Boże, te tuzy biją mi brawo. Tak, to było dla mnie takie wzruszające, że tyle lat to pamiętam, łzy mi się w oczach pojawiły. To była wielka, wielka nagroda, że dostałem brawo od tych wybitnych artystów. Chodzi mi o to, że ten autorytet tych ludzi wtedy był nieporównywalny z autorytetem naszym w tej chwili. Bo dzisiaj się w ogóle zmieniło. Żyjemy w czasach, w których autorytety się deprecjonuje. No właśnie. Możemy tutaj wiele pojęć rzucić na ten stół i Państwu do uszu, ale tak naprawdę świat się bardzo zmienił. Ty ze swojej perspektywy faceta, który od 50 lat działa na rynku aktorsko-telewizyjnym i innym, i o tym zaraz porozmawiamy, masz spojrzenie na tym, jak postrzeganie tego, kto jest autorytetem, kto jest gwiazdą, kto zasługuje na aplauz, bardzo się zmieniło. Zmieniło się też wszystko, postrzeganie mediów, tego świata, wykorzystywanie ludzi do różnych narracji, ale żeby to uporządkować, to jak z perspektywy tych kilku dekad zmieniło się twoim zdaniem pojęcie z jednej strony autorytetu, a z drugiej popularności właśnie? No zmieniło się rzeczywiście diametralnie, ponieważ pojawili się nowi ludzie, których kiedyś nie było. Mam na myśli tak zwanych celebrytów, bo wtedy takiego określenia nie było. Pojawiły się gwiazdy. Pamiętam Zapasiewicz, który był też takim moim idolem i wychowawcą i kolegą starszym z teatru.
Jak kiedyś do niego ktoś powiedział, że pan jest gwiazdą, to on się tak strasznie wkurzył i obraził wręcz, że ktoś się ośmiela go nazywać gwiazdą, że on mówi, przepraszam bardzo, ja nie jestem żadną gwiazdą, jestem aktorem, który ciężko pracuje. Gwiazdami to są te gwiazdy amerykańskie, których świat poznaje i zna. My jesteśmy po prostu aktorami, którzy ciężko pracują i rzeczywiście trochę tak to jest, że z Jurkiem Bogajewiczem rozmawiałem, który wyjechał do Hollywood i tam pracował jako reżyser, a jednocześnie był moim kolegą z roku. I go tak zapytałem, mówię, Jurek, jak to jest z tymi gwiazdami amerykańskimi? Czy oni rzeczywiście są tacy fantastyczni? Czy oni przebijają nas wszystkim? No bo na pewno popularnością, kasą na filmy, które otrzymują. On mówi, nie, mam dużo większe doświadczenie. Jesteśmy, mówiąc krótko, lepsi. W sensie doświadczenia, umiejętności rzemiosła. I tak dalej. Rzemiosła. Tam to po prostu jest inny biznes. Tam to się powtarza wielokrotnie daną scenę, aż będzie dobrze. Więc to, że on nie umie, ale jak po raz 50 zrobi, to w końcu będzie dobrze. I wygląda to dobrze, duże nakłady, duża kasa. U nas tego nie było. Myśmy po prostu ciężko harowali. Rano próba, potem do telewizji, wieczorem spektakl, w międzyczasie film i robiliśmy tego bardzo dużo. Jeszcze radio, jeszcze niektórzy w dubbingu, więc robiliśmy masę rzeczy aktorskich, które powodowały, że nasze umiejętności były dobre. W związku z tym myślę, że z tym gwiazdorstwem u nas jest różnie. Teraz to się przyjęło, że każdy jest gwiazdorem, niezależnie czy gwiazdorem gotowania, tańca, jazdy na wrotkach czy fryzjerstwa, że gwiazda już skończę, że jest to taka osoba, która jak się odezwie, to po głosie poznajemy, jak ją widzimy, to na świecie nas znają, wiedzą, kto to jest. Natomiast no, gwiazdą nie może być ktoś, kogo nikt nie zna, sorry, ale to trochę jest przegięcie. No to pojęcie jest nadużywane bardzo często. To wynika też z tego, że mamy wiele kanałów dzisiaj dystrybucji kontentu. Mamy social media, w których każdy może określony rodzaj... No tak, robić coś tam. Tak, te treści publikować, zwrócić na siebie uwagę. Kiedyś trzeba było mieć dostęp do prasy, do radia, do telewizji, skończyć, żeby móc... studia, trzeba było mieć papiery, dokumenty na wszystko i tak dalej. Teraz troszkę to się inaczej układa. Za dużo ludzi bez przygotowania. Już nie chcę mówić, ja się nie czepiam wykształcenia, ale przydałoby się niewątpliwie. Bo bez dokonań przede wszystkim. Bo wykształcenie na przykład szkoły teatralnej uczy aktorstwa, niewątpliwie, ale przede wszystkim uczy nas przygotowania mentalnego, psychicznego do bycia osobą publiczną, uczy nas skromności, uczyli nas, że ten zawód składa się z upadków i wzlotów, że nie zawsze jest się tym takim na świeczniku, że trzeba się liczyć z tym, że będzie i gorzej, i będzie lepiej, więc jak cię znają, piszą, robią ci zdjęcia, to nie bądź taki zarozumiały, bo za chwilę to się może skończyć. Rób swoje, ucz się tego, co masz do zrobienia, czyli skromności i szacunku dla tych starszych, którzy wiele rzeczy już zrobili więcej od nas. Tego nas uczyli i gdzieś to w głowie u mnie zostało. Młodzi tego nie mają w tej chwili. Ci szczególnie pokory, nie mają dystansu. Bo są nieuczeni, tego ich nie uczył. Nie, bo dzisiejszy świat też daje im inne możliwości. Właśnie otrzymują ileś tam lajków pod swoimi zdjęciami. Te lajki mają właśnie, no. Myśl o tym, że zainteresowanie ich osobą predestynuje ich do tego, żeby tej pokory zabrakło. Na różnych etapach swojego zawodowego i aktorskiego, ale też telewizyjnego życia zainteresowanie twoją osobą było różne. Jak to się zmieniło dzisiaj? Jak kiedyś media interesowały się ludźmi, którzy mieli jakieś dokonania na swoim koncie? Jak to się zmieniło po latach? Lepiej było być popularnym w latach 70., inaczej ta sława wokół nas wyglądała, była kreowana, czy dziś jest inaczej? I czy sam rodzaj zainteresowania jest no właśnie inny, może bardziej dociekliwy, wredny, no właśnie jaki? Ja myślę, że lepiej było w gruncie rzeczy. Pamiętam swoją pierwszą okładkę, były takie dwa pisma, były filmy, ekran i tam jak się miało okładkę, no to było wydarzenie niesamowite, bo to było naprawdę wyróżniające nas, ale wyróżniające tylko ze względu na to, że zrobiliśmy coś takiego wyjątkowego. To jest warto odnotowania. I z tego powodu pojawiliśmy się tam.
Więc chciałem powiedzieć przez to, że może te media w mniejszej ilości interesowały się, nie było takiego szumu dookoła nas. Z niczego też nie kreowano informacji. Ale jak już, to było to związane, że ktoś zagrał świetną rolę, że ktoś to zauważył. Ja dostałem za agenta numer jeden nagrodę na festiwalu w Łagowie z Mają Komorowską. Byliśmy taką najbardziej popularną parą tego roku. To było niesamowite wyróżnienie. Mieliśmy oczywiście zdjęcia i tak dalej, ale z tego tytułu, że otrzymaliśmy nagrodę na festiwalu filmowym. I to można było to zdjęcie sobie powiesić i ja się czułem z tego powodu wyróżniony i dumny. Nie mam więcej zdjęć niż wtedy. Czy jestem bardziej popularny? Może tak, może tak. Ale czy tylko z powodu zawodu? Nie. Wtedy tylko z powodu tego, co robiłem zawodowo. A teraz nasza popularność się rozlała. Rozlała się na życie prywatne, na skandale, na to, co robimy, czego nie robimy, jacy jesteśmy, na poglądy, na jakieś rzeczy, które zrobiliśmy bez sensu. I nagle to jest zauważone, że ktoś coś zrobił i staje się z tego powodu popularny. To jest dla mnie z punktu widzenia aktora i z tych moich doświadczeń i przyzwyczajeń nie do przyjęcia. Nie do przyjęcia, że można być osobą popularną, nie potrafiąc nic, nie robiąc niczego pozytywnego, nie mając żadnych doświadczeń fajnych ani wyników czymkolwiek i jesteśmy nagle popularni i tak naprawdę nikt nie wie z jakiego powodu, bo ktoś to kiedyś podchwycił, napisał, ten powielił, no to internet spowodował niewątpliwie tą wielką popularność i to dał taką możliwość, ale ona jest, myślę, że bardziej z mojego punktu widzenia negatywna niż pozytywna. Jak o sobie myślisz, że jesteś aktorem, że jesteś prezenterem telewizyjnym, prowadzącym, jesteś ojcem? Jakich określeń byś użył, żeby siebie dziś opisać? Jak się zdefiniować? Jak bym się określił? No może bym się określił teraz, że głównie to ojcem jestem. To jest dla mnie takie wyróżnienie i coś dla mnie fantastycznego. A poza tym dość często po prostu mówię, no kim pan jest? No ja jestem Karol Strasburger, no tyle. Nie wiem, czy jestem aktorem, czy... No jestem aktorem, niewątpliwie. Zdałem egzamin, mam dyplom magistra sztuki. No i parę ról na koncie. No tak, ale parę dziesiąt nawet. Mam papiery, skończyłem szkołę. Bo potem Ministerstwo Kultury i Sztuki wydawało taki glejt, że oprócz tego, że mamy dyplom magistra sztuki skończonej szkoły teatralnej, kończyłem warszawską, to jeszcze trzeba było mieć taki dokument, że jestem aktorem solistą, co powodowało, że mogłem mieć trochę większą stawkę w filmie, jako aktor grający na przykład główną rolę, bo stawki były nienegocjowane, tylko no przydzielone, że jak jestem 2 lata po studiach, to mogę za dzień zdjęciowy dostać 300 zł czy 500 i więcej nie mogę. No więc część ludzi młodych w ogóle dziwi się, że jestem aktorem, bo znają mnie z Famijady i mówią, a to pan Famijada idzie. Jak ja mówię, że jestem aktorem z zawodu, to oni się dziwią, że w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, bo filmów nie oglądają, seriali nie znają i tak dalej. No i trudno też wymazać 30 lat programu telewizyjnego z ich pamięci. Ale ja się nie obrażam na to, bo z pełną świadomością wchodziłem w ten temat. A z drugiej strony, jak wiesz sam, wydaje się, że jeżeli coś robimy dobrze, wszystko jedno, co byśmy nie robili, ale róbmy to dobrze, w tym bądźmy dobrzy, jakoś tam się wyróżnimy, no to myślę, że można sobie za plus, po prostu plusik postawić i okej, jak mnie takiego znają, ja się nie obrażam, bardzo dobrze. Cieszę się, namawiam ich, żeby może otworzyli sobie jakiś tam film, czy obejrzeli, że robiłem w życiu jeszcze coś innego. Grałem kiedyś spektakl pana Tadeusza, jeździliśmy z takim spektaklem w różnych miejscach, między innymi graliśmy dla szkół. Były to początki Famijady i patrzę, że w pierwszym rzędzie siedzi młody chłopiec, bo to szkoła przyszła i ma jakąś kartkę i tak ją rozkłada. A tam było napisane, co na to komputer. Ponieważ ja w pierwszych swoich Famijadach odwoływałem się do komputera i zawsze mówiłem, no zobaczmy proszę Państwa, co na to komputer. No i tam się pojawiały te różne odpowiedzi.
jak ja mówiłem tekst Mickiewicza, on mi pokazywał co na to komputer, to było bardzo zabawne, na tyle ta młodzież to przejmowała. Także on przyszedł do teatru nie obejrzeć pana Tadeusza, tylko zobaczyć, jak ten pan Karol z Famijady wygląda i co on tam gada. Także myślę, że on nie słuchał w ogóle, co ja tam mówię na scenie, tylko jego zadanie było pokazać mi tę karteczkę. Miałem przerwę teatralną, grałem dużo w teatrze dramatycznym i grałem dużo rzeczy naprawdę wartościowych, ważnych. U Jarockiego, Cholubka, Maćka Prusa, Ludwika René, Morgenstern'a, no, Antrzaka, który też w teatrze dramatycznym reżyserował. To genialny teatr, fantastyczna w ogóle przygoda i innego teatru takiego etatowego w życiu już potem nie chciałem mieć. Poprzez jakąś taką przerwę teatralną i potem po latach Jurek Bończak wciągnął mnie do komedii i mówi, może byś zagrał, bo ja tu robię taką komedię, w teatrze komedia zresztą. Ja mówię, Jurek, ale wiesz, ja to raczej tak tylko z komediami to tak mało miałem wspólnego. No ale spróbujemy, zobaczymy. To jest taka farsa, jak wiadomo, farsy się gra na serio, no to spróbujmy. I taka się rozpoczęła moja przygoda z farsami, komediami i muszę powiedzieć, że grywałem tego po parę set przedstawień, bardzo dużo graliśmy. Potem przeszliśmy do Teatru Bajka i to doświadczenie wieloletnie takie teatralne potem się pojawiło, plus pojawiły się teraz nowe seriale, więc gram tego całą masę. Jestem i aktorem, i prezenterem, ale głównie jestem ojcem. I o tej roli porozmawiamy pewnie najszerzej, bo ona jest ekscytująca, nie tylko z moich ojcowskich doświadczeń, tak sądzę, ale też myślę, że w twoim życiu jakby bycie ojcem pojawiło się w określonym momencie, kiedy już byłeś dojrzałym facetem. No tak. Ale ten moment za chwilę, bo chciałbym zamknąć te aktorskie sprawy, jeśli mi pozwolisz, bo sobie myślę nad takim momentem przełożenia jej decyzji. Jeśli grasz u tych wszystkich fantastycznych postaci, nie tylko na teatralnych deskach, ale też przed kamerą, bo i Polskie Drogi, i Czarne Chmury, i Kolumbowie wcześniej, można tych wielkich pozycji w historii polskiej telewizji i kina wskazać no, wiele. Noce nie dodam, patrzysz nie na tą się. Listę tych produkcji i każdy, kto interesuje się polską kulturą, wie, że to były bardzo ważne elementy i twój ślad był ważny. Nie kusiło cię nigdy, żeby tej wersji jeszcze bardziej dojrzewać, żeby być Gustawem Cholubkiem właśnie po latach i tak dalej. Zastanawiam się nad tym momentem wyboru, właśnie nie wiem, czy rezygnacji, czy wybrania czegoś, że z jakiegoś jestestwa nie rezygnujesz, ale przechodzisz i stawia się ciężar na inną nogę. Pytam też w kontekście swojej osoby, bo ty prowadzisz swój program telewizyjny prawie 30 lat, ja już prowadzę 22, w przyszłym roku zacznę 23. Brawo, super. I zacząłem się zastanawiać nad taką ludzką, życiową zbieżnością, oczywiście bez porównań, bo jesteśmy innymi bytami, ale każdy z nas ma jakieś narzędzia wokół siebie i rzeczy i to, co mnie ciekawi, to bez jakiejkolwiek oceny, raczej z zapytaniem, co determinuje nasze ludzkie wybory na jakichś etapach życia i czy czasem nie żałujesz, nie? Że nie osiadłeś na tych aktorskich nogach to po prostu tak solidnie, jak mocno pozwalał ci twój fantastyczny start. Jak się coś robi dobrze, to już właściwie można powiedzieć obojętnie, co robisz, aby robić to solidnie i uczciwie, to po pierwsze, takie jest moje zdanie, a po drugie, mieliśmy bufet teatralny w Teatrze Dramatycznym i to było trochę tak, że aktorzy, którzy grali tylko w teatrze wielkie role, przy kościach siedzieli, w tym bufecie grali w kości. W wolnej chwili, przed spektaklem, opowiadali o dużych pieniądzach, które zarabiają ludzie grający w filmach, o gwiazdach amerykańskiego kina, o kasie, kto sobie jakiś samochód kupił. Bo wtedy takich zachodnich aut to nie było. Mhm. Jak ktoś miał Trabanta, to już było dobrze. No ale niektórzy mieli zachodnie samochody, bo zarabiali więcej w NRD na przykład. Tam przy tym bufecie się o tym mówiło, kto ile zarobił, jakie auto sobie kupił. A ci, którzy grali w tych filmach i zarabiali te pieniądze, głównie mówili o tym, kto zagrał Hamleta, czy ta sztuka była taka, jak być powinna. Mówili o wielkiej sztuce. I to jest tak, że nasze życie też składa się nie tylko z wielkich wzlotów artystycznych, ale z tego, jak żyjemy, co mamy, czy chodzimy i kombinujemy, jak tutaj zarobić parę groszy, czy mamy szansę też zarobić gdzieś jakieś pieniądze. Tego typu program też daje mi takie możliwości, to jest stała praca i tak dalej, więc
muszę to jakoś zbilansować i sobie zrobić jakąś średnią dla siebie. Nie rezygnując z czegoś, można coś dołożyć. Ja uważam, że im więcej umiemy, tym lepiej. Jaki to był wybór? To był przypadek oczywiście, ponieważ otrzymałem taką propozycję, czy bym nie poprowadził takiego programu. W życiu niczego nie prowadziłem, w związku z tym myślę sobie, Boże Święty, jak ja sobie z tym wszystkim poradzę, co ja mam w ogóle tam robić, jak to ma wyglądać. Pytałem kolegów, ja mówię, słuchajcie, czy to nie będzie jakiś taki obciach, że ja, teatr dramatyczny, tu graliśmy te wielkie sztuki różne, rzeźnie, nie rzeźnie, Hamlety, Króla Lira i ja nagle będę mówił, dzień dobry państwo, tutaj to... ile pies ma nóg, ale mądrzy koledzy i również reżyserzy, których pytałem, mówią, słuchaj, jeżeli będziesz to robił dobrze, no to rób to oczywiście, tylko musisz zrobić to sensownie, dobrze i uczciwie. Po swojemu po prostu. Po swojemu, ale żadna tego typu praca nie przynosi jakiegoś obciachu, jeżeli robimy to naprawdę oddając się temu, a nie robimy coś, ale udajemy, że to robimy lewą ręką. Ja, mówimy o programie, który od 30 prawie lat, każdej niedzieli, każdej emisji ogląda parę milionów ludzi. No tak, tak. I nawet jeśli oglądalności telewizji się zmieniają, to wciąż mówimy o swoistego rodzaju fenomenie, którego jesteś częścią. Więc w moim pytaniu zawarte było poszukiwanie jakiegoś dylematu. Ja wiem, ale ja to tak odebrałem. Ja dokładnie tak rozumiem. Z mojej perspektywy to jesteś kawałkiem historii telewizji w naszym kraju i to jest absolutnie cudowne. Zastanawiałem się tylko po prostu, jakie koszty i czy w ogóle emocjonalne, czy twórcze sobie musiałeś wziąć na plecy, tak, czy no po ja prostu to rozpatrzyłeś tak, to w ten sposób. No to ale też chciałem, żeby dla państwa moje podejście pełne szacunku do tego jakby wybrzmiało. Stąd ten rodzaj narracji z mojej strony na koniec. Jeszcze dwa zdania tylko o tym wątku, bo nie zakładałeś pewnie w 1994 roku, że ta przygoda będzie trwała trzy dekady. Wiesz, jak ja to zakładałem? Zakładałem 3 miesiące. Ponieważ wtedy dyrektorem dwójki była Nina Terentiew. I ona mówi do mnie, Karol, no taka jest propozycja, może jakoś byś tu sobie z tym poradził. Ja mówię, słuchaj, ale ja nie wiem, czy ja dam radę. A poza tym też nie chcę was obciążać jakimś obowiązkiem, że jak ja już przyjmę, to ja już muszę to robić. Dajmy sobie taką szansę na próbę. Ja zobaczę, jak się w tym czuję. Wy zobaczycie, czy ja sobie z tym jakoś radzę. No takie 3 miesiące może. Ona mówi, no wiesz, ale to tak trochę jest, że jak ktoś ten taki program robi, to już powinien go robić długo. W efekcie powiedzieli tak, wiemy, że nie umiesz, ucz się, dajemy ci szansę, kombinuj po swojemu, znajdź swoją jakąś formułę na to. Nie zakładałem, że będzie trwało 30 lat. To w ogóle nie mieściło mi się to w ogóle w głowie, że to może aż tyle trwać i że ja mogę tyle lat to robić. To przeszło moje jakby oczekiwania. Coś próbowano w tym programie mi narzucić, kombinowali, ja sam kombinowałem. Mówiłem na początku do wszystkich, proszę pana, całowałem kobiety w rękę, panie magistrze, panie dyrektorze, proszę pani. Byłem elegancki, grzeczny, tak mnie nauczono. Ale potem poczułem, że to jest takie trochę sztuczne, że świat się zmienił i można skrócić te relacje. No tak, że to za oficjalnie, za tego. Przechodziłem różne metody i teraz dość łatwo mi się zbliża do ludzi. Nagle mam taką, to też w mojej głowie się przestawiło i trochę nasza forma bycia przed kamerą się zmieniła. A my teraz mamy większą łatwość, tylko... że to, że mówimy do kogoś po imieniu, czyli po amerykańsku, hey you, to nie znaczy, że my się tak spoufalamy. Możemy mówić do kogoś po imieniu z szacunkiem, a możemy mówić do kogoś per pan, obrażając go jakby w takiej formie, że niech pan mi tutaj nie gada, panie tego, wie pan. I nie będzie to, proszę pana, z szacunkiem, więc uważam, że do ludzi trzeba mieć szacunek, staram się go mieć
myślę, że mam. Nigdy nie staram się kogoś ani obrazić, ani wyśmiać. Nie mam scenariusza, nie mam promptera. Nikt mi nie mówi, co mam mówić, jak mam mówić. Sporo porozmawialiśmy o tym osadzeniu wynikającym w życiu z zawodu, z doświadczeń i aktorskich, i telewizyjnych, i scenicznych, i te rozmaitych. I to wszystko jest częścią twojego życia. Ale jego esencją, mam wrażenie, teraz jest rodzina. No niespotykaną albo rzadko spotykaną w życiu okoliczność, że zostałeś ojcem w dojrzałym wieku, no bo 72 lata miałeś, kiedy zostałeś ojcem, tak przynajmniej donoszą rozmaite źródła. Dla wielu to jest niewyobrażalny moment, a czym on jest dla ciebie? Czym był ten moment, że sobie uświadomiłeś, że zostaniesz ojcem? Jest coś takiego w tym, że jest czas, na który trzeba się skupić, pracować i budować swoje życie. Jak w Biblii u Koheleta, czas siania i czas zbierania, tak? A potem można troszeczkę zająć się sobą. W moim życiu to był taki trochę przypadek. Całe moje życie takim jest trochę przypadkiem. Ojciec zawsze narzekał mój, że ja nie mam dzieci. Ja mówię, ojciec, to jest niemożliwe już, ja mam swoje lata, żona też i to jest niemożliwe. No i w tym jakimś nieszczęściu, które mnie spotkało, że żona zachorowała i odeszła, pojawiło się coś, co myślę, jak się teraz orientuję, dla wielu ludzi wielkim problemem, właśnie problemem jest, jak go rozwiązać, ten problem, prawda, że zostajemy sami, że odchodzi od nas ktoś bliski, że nam się życie wali, mamy swoje lata, pojawia się samotność. Co z tym zrobić? No i stanąłem przed takim wyborem i pomyślałem sobie tak. No w końcu jestem w takim okresie, w którym mam dużo siły, dużo doświadczenia, dużo większego niż miałem kiedyś. Tak naprawdę, mówiąc nieskromnie, lepiej gram niż kiedyś. No i tak los to jakoś ułożył. Pomyślałem sobie, że może warto byłoby jakieś nowe życie rozpocząć. No i tak się stało. A to, że pojawiło się dziecko, no to jak zawsze przypadek, ale to było chciane, tak chcieliśmy, żeby było i tak się stało. Ta druga osoba musi być partnerem w życiu. Musimy z tą osobą pójść do teatru na spacer, budzimy się rano, musimy o czymś rozmawiać. To musimy być ludźmi, którzy się rozumieją, podobnie myślą, szanują, a nie tylko, że to jest jakaś głupota jakiegoś kretyna, który jest opętany i nie wie, co się z nim dzieje. No nie, no to tak nie jest, to byłoby za proste. Ale ludziom łatwiej jest w takie schematy, no tak, w to, co wiadomo, wypada, no. Nie wypada decydować o tym, co komu przystoi w ich własnym, no tak, prywatnym oczywiście, mają swój życiu. Świat, swoje wartości. Myśmy tego nie mieli. To był przypadek. Spotkało się dwoje ludzi, którzy się nagle zobaczyli. Myśmy się znali wcześniej, ale nagle ja tak pomyślałem sobie, fajna ta dziewczyna, kurczę, może jakoś się spotkam z nią, na obiad pójdę. Ja mówię, no będę uważał oczywiście, w ogóle w głowie mi nie zaświtało przez sekundę, że ta pani, ta kobieta, ta dziewczyna będzie matką mojego dziecka kiedyś. Więc w nasze życie nikt nie wtrącał się, na szczęście, i nigdy w życiu bym na to nie pozwolił. To jest moje życie, moje decyzje, moje dziecko i nikt nie ma prawa. Tu jestem, po prostu jak o tym mówię, to już aż mi się pięść zaciska, ponieważ ja odpowiadam za dziecko, ja odpowiadam za jego wychowanie. To ja muszę go wychować, ja go kocham i tak dalej. To jest część mojej osoby, nikt do tego nie ma prawa. Natomiast jednej rzeczy nie wiedziałem, czego chyba nikt nie wie, jakim będę ojcem. Czy ja wytrzymam pieluchy, bezsenne noce, budzenie o drugiej na mleczko. Ale potem się okazało, że dobrze mi to idzie, mało. Jestem szczęśliwy, nie boję się wcale tego wszystkiego. Uczyłem się i czuję się z tym bardzo naturalnie. Tak, Karol, przejdę do tego, co jest kwintesencją bycia rodzicem, co mam wrażenie masz wypisane na swojej bransoletce. I tu jest napisane coś takiego, każdy może zostać ojcem, to prawda. Nie każdy potrafi być tatą. Kocham cię, tato Pysiu, tak do mnie mówi Laura. No i zrozumiałem, że potrafię być tatą. Wiem, że to jest duża odpowiedzialność, że to dziecko patrzy na nas. Bo chyba nie ma nic fajniejszego niż mieć świadomość, że zaszczepiamy miłość, podejście do świata, jakąś propozycję
patrzenia na ten świat w małej istocie. Miałeś czasem myślenie, że za późno to się wydarzyło? Ująłbym sobie ze 30 lat, jakby się dało. Żebym widział, jak to dziecko będzie żyło dalej, jak będzie się rozwijało, jak będzie wchodziło w dorosłe życie. Każdy z nas jest inny, nie? No mamy inny wiek, inaczej to wygląda, to znaczy wiek mamy biologiczny, nieco inny, metrykalny. To na ile się Karol czuje? No czuję się tak na 5 dych, może nawet 40 parę. Tak, w tym roku kupiłem sobie nowe narty. Tenisa gram oczywiście, ale te narty właśnie wymyśliłem sobie, że trzeba sobie nowe kupić, te takie sportowe z górnej półki. Bo tak jakby ktoś mnie zapytał o to, kim ja jestem, o to pytałeś, to ja myślę, że jeszcze dołożyłbym, że narciarzem jestem głównie. Sportowcem miałem właśnie nawet dorzucić, miałem gdzieś tam z tyłu głowy, że cyrkowcem, bo to słowo cyrkowiec pokazuje gigantyczną elastyczność ciała. Będąc gimnastykiem czy cyrkowcem możesz robić wszystko. Ale teraz już nie, no bo to niestety jasne. Już troszkę ja tak patrzę sobie, czy na rękach stanę, czy salto skoczę jeszcze. No jeszcze może, ale już nie jest tak łatwo. Naprawdę? No tak. No nie, no bo to robiłem na co dzień. Ja ledwo stoję na nogach, nie, Karol, to... a co dopiero na rękach i... Ale w tenisa czy na nartach myślę, że jeżdżę z roku na rok coraz lepiej. Problem polega tylko na tym, żeby nie przesadzić. Staram się czerpać i to jest temat może właśnie audycji, programu, w którym bierzemy udział. Że życie jest fajne, trzeba czerpać do końca, każdy okres jest fajny, jednak ciągle się rozwijamy, że ciągle mamy jakąś możliwość inną. Ludzie po 60 mają dużo lepszą percepcję, że dwie półkule nam pracują i że jesteśmy mądrzejsi. Może wolniej pracujemy, może wolniej robimy pewne rzeczy, ale robimy je dokładniej, lepiej to widzimy, mamy większą wyobraźnię i większy dystans. Tych, którzy mają doświadczenie, mają wiedzę, to trzeba przytulać, brać i garściami czerpać. I pięknie nam określasz, co to znaczy Dolce Vita, jak z tej Akademii Życia korzystać, żeby nie przestawać się interesować tym wszystkim. Tym życiem, żeby się cieszyć. Nie, Dolce Vita moim zdaniem to nie jest to, co stało się w tej chwili bardzo popularne. Znaczy, że pokazujemy, jak żyjemy fantastycznie, to znaczy pożyczamy samochody, robimy sobie zdjęcia z najnowszym sportowym jakimś autem. To nie jest Dolce Vita. Nie, nie. To jest udawanie życia i robienie czegoś, co jest najgorsze, czyli oszustwo. Udajemy, że jesteśmy kimś innym. Przed sobą udajemy. Udajemy przed sobą, przed znajomymi. Oszukujemy, manewrujemy tym, jak można, żeby udać kogoś, kim nie jesteśmy. Bądź sobą, bądź gościem, który stworzy swój świat, swojej radości, swojego uśmiechu, swoich jakichś celów. Można się inspirować, trzeba oczywiście, ale na pewno nie udawać. To nie mój świat, nie, to tak nie wolno robić. Ale stworzyłeś swój piękny, pełen wartościowy, gdzie miałeś płaszczyzny do różnych doznań aktorskiego spełnienia i zawodowego w ogóle spełnienia i tego rodzicielskiego, czego ci bardzo gratuluję. I niech to trwa, żeby to Dolce Vita rezonowało wokół twoich bliskich i ciebie. No, w przepiękny sposób. No dziękuję, właśnie. To, żeby to życie było fajne, tylko ja jeszcze miałem jedną zasadę. Pamiętać trzeba o tym, że to zdrowie nam się przydaje. Masz wszelkie prawo, żeby w ten sposób opowiadać, bo twoje życie jasno dowodzi, że w pełni świadomie akcenty stawiałeś właśnie na zdrowie, właśnie na sport i teraz na rodzinę, która ma piękny wymiar. Bardzo dziękujemy. Karol Strasburger, drodzy Państwo, był naszym gościem w ramach projektu Akademia Dolce Vita De Longhi. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.